Ja mówię o sobie, pewnie pozostaje też. Ja już nie mam normalnego życia, bo to już nie jest życie. To jest po prostu taka wegetacja. Życie z dnia na dzień, o, może tak. I tyle. Mówiła Pani poprzednio na sali rozpraw o tym, że Pani życie w tej chwili to odwiedziny na cmentarzu. Głównym priorytetem to jest właśnie to, że jestem niezależnie od warunków pogodowych, skwar, upał, leje, cokolwiek by się działo, nie ma znaku chociaż na chwilę, żeby być chociaż chwilę przy niej. I tyle. Jak jest przyjazna pogoda, to sobie dłużej. To już nie chodzi o czas nawet, tylko że po prostu to dla mnie jest najważniejsze. I póki mi sił starczy, zdrowia, póki moje serce jeszcze będzie jakoś funkcjonowało, to i będę sprawna fizycznie, to będę chodziła. Na cmentarz. Bo to jest dla mnie najważniejsze. Nie ma nic ważniejszego. Teraz po rozprawie jeszcze tam pójdzie? Ja chodzę codziennie. Ja od początku jestem codziennie. Nic się nie zmieniło i zawsze idę. Wiktoria była Waszym jedynym dzieckiem, prawda? Tak. Długo wyczekiwane. Ale to nie ma znaczenia, po prostu strata dziecka jest czymś, czego nie da się porównać do czegokolwiek. Bo jeżeli odchodzą ludzie, powiedzmy starsi, no, to jest takie pojęcie bardzo względne, ale osoby dojrzałe czy starsze, to jest taka, czy rodzice, to jest taka normalna kolej rzeczy. Jest nam smutno, jest nam źle, ale jakoś to stopniowo z czasem akceptujemy. Natomiast w tym przypadku, ja mówię oczywiście tylko za siebie, upływ czasu, to też mówiłam to w mowie końcowej, powoduje, że działa tak, że mnie się żyje każdego z dnia na dzień gorzej, trudniej, bo mój ból, moja tęsknota i moje pokłady miłości do Wiktorii są przeogromne, a jej nie mam. Ja nie mogę jej przytulić, pogadać, teraz już 21-letnia młoda osoba. Nigdy już nie. To, że ja sobie czasami piszę na jej telefon SMS-y, wiem, że nie otrzymam odpowiedzi, ale mam czasami taką potrzebę, żeby napisać SMS-a do niej, bo cały czas jej telefon mam, cały czas jest aktywny. I tak już będzie zawsze. Co by jej Pani powiedziała po tym roku? Nie powiedziałabym jej niczego, bo gdyby mogła jej powiedzieć, to byśmy tu nie byli.